Dzień dobry. Myślałem, uśmiech, że mogłoby być ciekawy wywiad prowadzony przed prezes klubu piłki nożnej albo prezes firmy. Nie wiem, czy jest coś takiego już na świecie. Więc zaprosiłyśmy najważniejszy gość w Polonii dzisiaj, więc jest z nami Wojtek Szymanek, główny trener naszej pierwszej seniorskiej team, związany Polonii od dawna. Więc zaczynamy. Kim jesteś, Wojtek? Człowiekiem. Urodziłem się w Warszawie, całą młodość spędziłem w Warszawie. Jakie dzielnica? Warszawa, Praga, taka dość mroczna. Kiedyś, teraz to idzie w kierunku troszeczkę lepszym. Praga Północ owiana złą sławą i rzeczywiście nie było lekko. Żonaty, dwójka dzieci, w porządku, szczęśliwy, bez rozwodów. Od wielu lat związany z Polonią, bo w Polonii przeszedłem praktycznie wszystkie szczeble szkolenia młodzieżowego, każdą drabinkę. Do Polonii trafiłem, jak miałem 12 lat, z tego co pamiętam. Kiedy miałeś 12, dlaczego nie trafiłeś do drukarza albo do takiej klubu? Na początku zaczynałem grać w Polonezie. Tak? To był taki klub, kiedyś znany w Warszawie, Polonez Warszawa. I taka geneza była mojej drogi do Polonii. To pamiętam, trenowaliśmy razem z Krzyśkiem Bąkiem. To jest taki mój kolega, znamy się od wielu lat i przyłączył się do tej drużyny, do Poloneza, w której trenowałem. I on miał ojca, który też kiedyś grał w piłkę nożną. Ojciec zaczął przychodzić na treningi, ojciec Krzyśka zaczął przychodzić na treningi i powiedział, że ma kontakty w Polonii, a Polonia słynęła z bardzo dobrego szkolenia młodzieży. Już słynęła, tak, z tego. I rzucił taki temat, że kilku najlepszych z was zabiorę do Polonii. Po roku razem z Krzyśkiem Bąkiem i chyba jeszcze z dwoma chłopakami przeszliśmy do Polonii. Tak? To była taka forma wyróżnienia. Czuliśmy się tak mocno wyróżnieni. Byliśmy jedni z lepszych i dostaliśmy szansę w Polonii, a tam już trafiliśmy na trenera Krzysztofa Chrobaka, z którym do niedawna też Polonia i tak samo i ja współpracowałem. Okej, wracamy zaraz do Polonii. Więc od życia ogólnie, jakie były twoje największe osiągnięcie życiowe? Wydaje mi się, że tak biorąc całe życie, to największym osiągnięciem jest to, że jesteśmy tu teraz, rozmawiamy. Nie zszedłem na złą drogę, bo były momenty gdzieś tam w moim życiu, ale to też... Że co mogło trafić jako dzielnica, mafiozo, no może nie aż tak, no ale gdzieś tam już każdy, który wychowywał się na Pradze, gdzieś tam miał styczność z różnymi warstwami społecznymi, tak? I też był pewien moment, gdzie nie byłem święty, ale na szczęście piłka tak jakby wyprowadziła mnie z tego. Postawiłem na piłkę i nie zawiodłem się. No i osiągnięcie takie, że mam rodzinę, mam żonę i wewnętrznie czuję się szczęśliwym człowiekiem. To jest dla mnie chyba najważniejsze. Staję codziennie uśmiechnięty, czuję się szczęśliwy i wydaje mi się, że to jest sedno życia każdego, każdego człowieka. Dokładnie. No, brawo, bo nie jest tak od wielu ludzi, że nie są do końca szczęśliwi. A co jest twoje największe życiowe motywacja ogólnie? Co ci motywuje codziennie, kiedy stajesz? Czasami dzieci jak krzyczą, ale... To jest to, ci budzi, ale co ci motywuje? Znaczy, to też, też motywuje, bo słysząc gdzieś tam dzieci się budzą, ogólnie cały dom się budzi, no to mnie motywuje do pracy, że chciałbym zapewnić rodzinie dobry standard życia i dobrze wychować młode osoby na to, żeby były wartościowymi ludźmi. Ale motywacja, czy to jest bardziej, nie wiem, być rozpoznawalny, mieć władzę, zarabiać pieniądze, nie wiem, albo mieć święty spokój. O, brawo, dobrze. Tak, mieć święty spokój. Znaczy, co mnie motywuje, może nie mieć święty spokój, ale czerpać radość z tego, co się robi, tak, żeby to nie wywoływało presji, żeby to nie wywoływało negatywnych myśli, że muszę coś zrobić, tak, że o Jezus, znowu... Dziwne, że zabijałeś... Znowu idę do pracy, o Boże, ale nie chcę.
Bo święty spokój nie pasuje do trenera ogólnie. Ale bo to trenera każdy to ma, jest dużo stres. Ale każdy ma w głowie. To, co masz w głowie, to, to tak żyjesz, tak? Ja z rywalizacją, można powiedzieć... Może ci motywuje ten rywalizacja ogólnie. Z takim stresem meczowym ja mam do czynienia od małego, od 20 lat, tak? 20 kilku, gdzie były mecze... Też grałem w kadrach młodzieżowych Polski, że gdzieś była selekcja, że wiedziałem, że jestem obserwowany. Później awans sportowy do ekstraklasy, czyli już telewizja się pojawia, tak? Już jesteś gdzieś tam, stajesz się taką osobą w klubie. Lubisz ten stres ogólnie? Znaczy, przyzwyczaiłem się chyba do niego. To jest stres, to jest bardziej adrenalina, że tak? I lubisz to, tak? Lubię, tak. Czy potrzebuję? Nie do końca spokojnie. Czy potrzebuję? Nie wiem, no. To się okaże, jak będę miał okres, gdzie nie będę w świadku sportowym, tak? Bo na razie można powiedzieć, że od małego cały czas jednym ciągiem jestem w sporcie i nie miałem takiej przerwy. Nie wiem, czy będę tego potrzebował, czy nie. Może się okaże za kilka lat, że mam tego dosyć, tak? Nie wiem, no nie chcę wybiegać w przyszłość. Ale na razie nie chciałbyś pracować w korporacjach, w biurze, nie wiem, komunikacja, marketing. Nie, na razie... Lubisz być na boisku, w piłkarzy? Dokładnie, no całe życie związane ze sportem, z piłką i wydaje mi się, że tak trochę wiem na temat piłki nożnej i dlatego też tym chce się realizować. Okej, więc historia zawodowa, już mówiłeś, jak zostałeś piłkarzem. A jest jeszcze taka historia właśnie, o której zapomniałem, bo tak naprawdę na pierwszy trening trafiłem w ten sposób, że mój brat uprawiał piłkę nożną, trenował. Był taki kiedyś zespół, nazywał się Żerań. Żerań chyba FC, to było tam, gdzie jest ta elektrociepłownia. Żerań. I była taka sytuacja, że nie chciał mnie zabrać na trening. Tak, powiedział, że nie, jesteś za młody, tak, mój brat jest 5 lat starszy, więc nie, idź, zostań, nie zabieram cię, nie będę się tobą opiekował. Więc ja go zacząłem śledzić i jak on wsiadał do tramwaju, który jechał bezpośrednio na Żerań, to ja wsiadłem za nim do drugiego wagonu, tak, że mnie nie zauważył nikt. I na każdym przystanku patrzyłem, czy już wysiada, czy nie. I dojechaliśmy na pętlę, mój brat wysiadł z kolegą, szli na trening i ja wysiadłem z drugiego wagonu i mu krzyknąłem, ej Michał, cześć. I on spojrzał się i był bardzo zdenerwowany, że przyjechałem za nim, ale już nie miał wyboru. Już musiał mnie zabrać na trening, tak byłem za mały, żeby sam wracać, więc tak trafiłem na pierwszy trening. Taka dość fajna historia, którą pamiętam do dzisiaj. No to super, gratulacje. A z bratem masz dobrą relację dzisiaj? Tak, tak. Jest dumny ciebie? A muszę go zapytać, nie pytałem go nigdy o to, ale brat przestał grać w piłkę, zajął się sportami walki trochę, był moment. No a ja kontynuowałem. Już w wieku, pamiętam, 10 lat jeździłem sam autobusem takie dość znaczne odległości po Warszawie, żeby dojeżdżać na treningi. Ja jako piłkarze, więc ile miałeś mecz z Ekstraklasa? W Ekstraklasie mam około 110 meczów, ale jeszcze mam 50 meczów na najwyższym poziomie, tak, za granicą, bo i udało mi się grać i w Grecji, i na Ukrainie, także w najwyższej lidze, także też bardzo fajne doświadczenie. Twoje najlepszy sukces jako piłkarz? Co były, jakie kluby? Bardzo fajnie było tak chronologicznie. Bardzo fajnie było, były momenty, gdzie w juniorach w Polonii Warszawa, w drużynie prowadzonej przez Krzysztofa Chrobaka, co roku graliśmy o Mistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej i to było takie bardzo, bardzo fajne uczucie, tak? Gdzie nie wyjeżdżaliśmy na turnieje zagraniczne, czy do Danii, czy do Francji, bo też jeździliśmy sporo, to też zawsze zajmowaliśmy te najwyższe miejsca i to było bardzo fajne uczucie. Również fajnym uczuciem było grać w reprezentacji Polski, co prawda młodzieżowej, ale cieszę się, że dostąpiłem tego zaszczytu. Tak, brałem udział w Mistrzostwach Świata juniorów, to też było taką rzeczą, którą zapamiętam do końca życia. A co brakowało potem, kiedy byłeś już senior, żeby osiągać taki poziom gracza, reprezent Polski albo wygrać, nie wiem, Ekstraklasa? Albo... Jakości, no. To, tak, to prosta odpowiedź. Nigdy nie byłem
zawodnikiem, który dawał dużą jakość, miał dobrą technikę, tak, byłem zawodnikiem. Stoperem, tak. Takim bardziej defensywnym, dokładnie, od zadań defensywnych, tak, a żeby gdzieś wspiąć się wysoko, to obrońca też musi potrafić rozgrywać i wiedzieć, co zrobić z piłką. No, ja się przyznam, że tego mi brakowało. Ale też fajnie było zagrać na Ukrainie, bo miałem przyjemność zagrać przeciwko takim zawodnikom jak Douglas Costa, William, Fernandinho, ci wszyscy, którzy teraz grają w najlepszych klubach na świecie, to... Obroniłeś kontra William na przykład, tak? No dokładnie, no tak próbowałem, ale ciężko. Pamiętam wtedy taki mecz na Ukrainie, gdzie graliśmy przeciwko Szachtarowi Donieck, właśnie z tymi zawodnikami w drużynie, co wymieniłem, to zremisowaliśmy 2-2 i to był nasz duży sukces jako Beniaminka Ligi Ukraińskiej. Grałeś też w Polsce z Widzewie chyba 3-4 lata, tak? Tak. I w Polonia ile lat grałeś, seniorski team? Uj, to już około 6 lat, bo grałem, potem wyjechałem, potem znowu wróciłem na rok. Później znowu wyjechałem i potem już wróciłem, ale to już jedną rundę w Polonii Warszawa, która była w trzeciej lidze. Dlaczego wróciłeś do Polonii, żeby skończyć twój karier? To jest miłość do klubu, czy to jest twoje miasto, po prostu Warszawa i chciałeś mieszkać tutaj? Dokładnie, tak. Lubię miasto Warszawa i uważam, od zawsze uważam, że to jest jedyne miasto, w którym mogę mieszkać i żyć na co dzień, tak, a byłem w ładnych miejscach, no bo Ateny czy Odessa, zawsze wiedziałem od dawna, że od zawsze, że tam, gdzie będę miał swój dom, to jest Warszawa. Teraz, pierwszy klub w Warszawie to jest Legia, a dlaczego Polonia nie Legia? Ale dlaczego pierwszy klub zależy dla... Dzisiaj topowy klub w Warszawie, najbardziej znany, gdzie ma największy kibic, że gra Ekstraklasie, to Legii, więc skąd trafiłeś do Polonii, a nie do Legia? Skąd jesteś trenerem Polonii, a nie zespół rezerw Legii na przykład? Alors? Moje drogi są związane z Polonią od małego, tak jak mówiłem wcześniej. Więc zostało do 12 lat i zostało w serce ten miłość do Polonii ogólnie. Miłość do Polonii, czy ja wiem, czy miłość. Miłość czuję do rodziny. Znaczy na pewno sympatię, lubię to miejsce. Dla mnie jest ważne to, żeby być szczęśliwym, żeby robić to, co się lubi. A Polonię, klub, stadion, ludzi, którzy są w klubie od wielu lat, po prostu lubię to miejsce. Na przykład są ludzie, którzy zajmują się boiskiem od wielu lat. Jest jeden człowiek, który zajmuję się sprawami technicznymi na Polonii. Ja go pamiętam od momentu, kiedy byłem małym chłopcem, tak? I teraz też cały czas on jest w klubie i to jest takie fajne. Po prostu z przyjemnością przyjeżdżam do klubu, tak? Tak samo i piekarnia, w której kupujemy kanapki czy kawę, cały czas jest w tym samym miejscu. Twój drugi dom. Dokładnie. Szkoła na Konwiktorskiej też chodziłem 3 lata, więc gdzieś tam takie tutaj ta Konwiktorska oprócz mojego domu to jest miejsce, gdzie najczęściej przebywam. Okej. Okay. A jak masz relację do Legia? To jest ten neutralny, ten też kibicujesz, czy ten nienawiść? To... Nie, no nie ma czegoś takiego jak nienawiść, tak? Jest bardzo... Są kilka kibic Legii, że nienawidzą Polonia. I może są też, no chyba też ludzie w Polonii mało, że nie mają nienawiść do Legii, ale bardziej nie rozumiem tego, chętnie muszą zrobić wywiad, kibic Legia, że nienawidzi Polonii, dlaczego, bo nie rozumiem dzisiaj. Ja nie czuję takiego uczucia, tak, no dla mnie to jest abstrakcja, tak, przede wszystkim szanować trzeba wszystkich, każdego człowieka, to czy ktoś lubi taki klub, czy nie wiem, czy lubi zupę, czy lubi czekoladę, no to jest każdego sprawa, tak, a trzeba się szanować i jest duży przepływ między pracownikami i zawodnikami, no bo dzisiaj nie z Polonii do Legii na przestrzeni wielu lat trafiło mnóstwo czy to trenerów, czy to zawodników, tak, wieloletni trener. Ja powiem już na kamerę, teraz chcę robić dedykowany film od kibic i od Legia Polonia. Nie rozumiem takiej nienawidzi. Ja oczywiście kocham Polonia, kibicujemy Polonia i mecz Polonia-Legia zawsze będziemy kibicować Polonii. Ale nie rozumiem tej nienawidzi. Dla mnie to powinna być odwrotne. Pierwszy kibic Polonii, poza praktycznie kibic Polonii, powinna być kibic Legii. Powinna wspierać Polonii, żeby wracać, żeby
gdyby grać derby w Warszawie. Jestem przekonany, jeżeli byłby dwie silne kluby w Warszawie, to obie kluby korzystałby tego. Dla Legia byłby większe widza na mecz, większe interesowane, większe sponsorów, większe telewizja, większe... I każdy kora piłka nożne, bo to jest ten rywalizacja. Jeżeli nie byłby rywal, więc by mieć silne emocje, trzeba silny rywal obok. I największe emocje to są derby zawsze. Jedziemy dalej, więc dlaczego postanowiłeś zostać trenerem? Planowałem swoją przyszłość w piłce nożnej, tak, bo już grając robiłem notatki z treningów, tak, dowiadywałem się różnych taktycznych rozwiązań. To było wręcz od dawna, takie marzenie albo cel od dawna? Ciekawość, co daje taki trening, czy inny trening, co to daje i interesowałem się tym i tak naturalnie od momentu, kiedy zakończyłem czynnie uprawiać sport, piłkę nożną, naturalnie zostałem włączony do sztabu szkoleniowego Polonii Warszawa S.A., która właśnie... A to oni ci proponowali? Czy ty się zgłosowałeś? To było taka taka wspólna decyzja. Ja też chciałem oczywiście zobaczyć, czy ja się w tym odnajdę, tak? Osoby, które zaproponowały mi też współpracę, też były ciekawe, czy ja podołam, tak? Bo to nie jest łatwe zadanie. A dzisiaj wolisz być graczem, zawodnikiem czy trenerem? Jakbym tak miał porównywać, no to na pewno zawodnicy mają dużo łatwiejsze zadanie, tak? Bo cały sztab szkoleniowy, trenerzy pracują na to, żeby udostępnić zawodnikom jak najlepsze warunki do pracy. Czyli zawodnicy przychodzą, mają wszystko przygotowane, wiedzą, co mają robić, wiedzą dlaczego, są wyjaśniane wszystkie rzeczy. A kiedy łatwiej się oni walczą na boisku, nie trener? Ale to jest fajne, to jest ta właśnie taka walka, na którą też masz wpływ, tak? Trener stoi z boku i może tylko się przyglądać i pomagać słowami, tak? Fano, ma większy wpływ, uważam, trener. Zawodników walczy na teren, ale trener wybiera zawodników. To gra, kto nie gra, jak grają. Więc ma... Dużo cięższą ma ogromny wpływ, czy zespół wygra, czy nie. To jest kompleksowe, to jest, bo to... Obydwu, ale okej. Okay. Ale generalnie to woli mówi trudniej się trener niż zawodnika. Dużo, dokładnie. Ja, zostając trenerem, przechodząc na tą stronę do sztabu szkoleniowego, to tak mogę powiedzieć, że musiałem nauczyć się od nowa piłki nożnej, tak? Bo to zupełnie z tej drugiej strony inaczej wygląda, tak? Jak się wybiera ćwiczenia, jak się wybiera treningi, rozmawia się z zawodnikami, no to jest tak bardzo, bardzo skomplikowany proces. Wracam do tego. Najpierw, dlaczego nigdy trenowałeś zespół juniorski? Bo generalnie trenerzy zaczynają od juniorski zespół w akademii, potem powoli do takie... Nie dostałem tak jakby propozycji. To było Zaraz to był asystent? Tak, asystent w zespole trzecioligowym 5 lat temu, to było w 2015 roku. Z Igor Gołaszewski, tak? Igor Gołaszewski, Jerzy Engel, tak. I to też ja uważam, że to jest też dobra rzecz taka, że nie byliśmy na najwyższym poziomie rozgrywkowym, gdzie już tam musisz wiedzieć i mieć doświadczenie, tylko byłem asystentem na czwartym poziomie rozgrywkowym, gdzie można się uczyć. A kto był twój największy mentor jako trener, że miałeś, kiedy byłeś zawodnikiem, albo miałeś jako asystent, bo byłeś asystent Igora i asystent Krobaka, tak? Najwięcej zawdzięczam Engelowi, juniorowi, który nauczył mnie najwięcej, tak? I uważam go za bardzo dobrego fachowca. I tak naprawdę on mnie ukształtował jako trenera przez ten krótki okres, bo współpracowaliśmy przez rok, tak? On działał na zasadzie menadżera. Igor Głaszewski był pierwszym trenerem, ja byłem asystentem. Tak zobaczyłem, jak wygląda taki prawdziwy etos pracy, tak? Gdzie naprawdę siedzieliśmy do późna w nocy, po meczach już dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami, które wprowadzimy w kolejnym meczu, tak? To było... Był bardzo intensywny, ale też ciekawy okres. A jaki jest taki znany światowy trener, twój inspiracja albo mentor? Obserwuję drużyny, które prowadzi Mourinho. Tak, to już od wielu lat. Ja ci powiem, to jest jeden trener, że nienawidzę.
Dla mnie to zostaje 3 lata, nielojalny wobec siebie, nieuczciwy. I ok, osiąga sukces drugi rok generalnie, ale potem się wycofuje z dużo pieniędzy i zawsze zostaje z zespołem w złe stanie. Ja lubię trenerzy, zostałem wielu lat w klubie. I budują bardzo silne fundamenty, takie Ferguson, takie Wenger, ewentualnie Arsenal, takie albo Francji. Ale bon, szanuję gwiazdy i Mourinho. Uważam, że nie ma osób idealnych, szczególnie w sporcie. Zawsze w sporcie przychodzi porażka, tak? To jest taka naturalna kolej rzeczy. A co lubisz od Mourinho? On zachowuje balans między obronem, między obroną, a atakiem. Zresztą kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że Mourinho wprowadził autobus, bardzo defensywny styl gry, ale ja uważam, że to jest też sztuka, duża sztuka, że trener uczy drużynę jak bronić, jak grać, bo zresztą każdą drużynę najlepsi trenerzy budują od obrony, tak? I można powiedzieć, że Mourinho był takim jednym z prekursorów, gdzie stworzył sztukę zbronienia. I teraz na przykład trener Atletico Madryt, Diego Simeone, on działa na bardzo podobnym schemacie, tak? Że drużyna najpierw musi bardzo dobrze bronić, tak? Jak on to ale mówi, bronić, że musi to zależy... cierpieć w obronie, tak? Ja się zgadzam, szybko tak cało zaczyna się od obrony, żeby szybko pozyskać z powrotem piłkę, kiedy stracimy. No Mourinho mówił, nie wiem czy jest Mourinho, ale jest jeden trener, mówił, wolę, kiedy nie mam piłka, bo jestem bardziej zagrożony sytuacja, kiedy mam piłka, bo jej szybko straci, może być szybko kontra. Wolę dać piłka przeciwnika, bo mam większe kontrolę w pole gry. Bo ja zupełnie nie się zgadzam, ja myślałem odwrotnie, kiedy przeciwnika miał piłka, trzeba bardzo szybko odzyskać powrotem. Ja się zgadzam obronie, ale całe pytanie to jest, gdzie obronisz? Czy czekasz autobus do tyłu, czy obronisz wysoko prezim do przodu? A wiem, że tutaj mamy inne, ale szanuję trenera Polonii, Wojtek Szymanek, ale dla mnie powinniśmy obronić od ataku, od pole gry przeciwnika i nie dać go oddzierać, że i bardzo szybko odzyskać piłkę, kiedy stracimy. Ale nasze napastniku i nasze wingerzy powinna być bardzo silny obrońca. I wolę styl ostatniego roku Bayern Munich, tak grają wysoko prezji, Leipzig, Atalanta Bergamo, że obronią. To są mega obrońcy zespół. Dokładnie, ale to każdy trener zna swoją drużynę i wie, na co ta drużyna jest gotowa, tak? Bo ty już wspominasz o tym najwyższym poziomie, gdzie zawodnicy są wyselekcjonowani, szczególnie pod kątem przygotowania fizycznego, że naprawdę potrafią biegać przez 90 minut i wtedy trener może pozwolić sobie na różne rozwiązania. Moje złoto jest takie długoterminowe, więc ja nie chciałbym, że jesteś w Mourinho, bo to znaczy, że za 2 lata się rozstajemy, bo Mourinho zostaje 3 lata każdy klub. Więc ja osiągałbym sukces i za 10 lat będziemy razem, grając ekstraklasy. Co, czego lubisz i nie lubisz swoją pracę? Fajnie byłoby mieć swoją bazę treningową, miejsce, że wiemy, że trenujemy, że mamy wybór godzin, o której godzinie robimy trening, że nie trzeba wozić sprzętu całego tego, pakować do samochodu, jechać na marymont. Tam można wytłumaczyć, bo ludzie nie wiedzą. Jako jedyny klub tam nie mamy swojej bazy treningowej. Mamy boisko, gdzie trenujemy, że wynajemy na godzinę, ale mnóstwo innych drużyn trenują tam. I czasami właściciel nas wyrzuci, bo pada deszcz i na kaszesz nie można trenować. Używamy tylko w meczem, bo to kosztuje bardzo dużo, 4000 na godzinę. I idealnie to jest jak profesjonalny klub, ma swoje bazy w biurze, i młodzieży akademii, i seniorski, 4-5 boisko, sala do... No, trzeba zacząć spokojnie, tak? Trzeba zacząć od takich małych kroków, tak? Dobrze byłoby właśnie mieć jedno miejsce, gdzie, o którym my decydujemy, tak? I mamy, tak, mamy pełny wpływ na nie i to jest takie najbardziej uciążliwe, ale też nie ma co narzekać, bo no, warunki do treningu, boisko teraz tam, gdzie trenujemy, jest bardzo dobre, więc to jest duży plus, tak? Więc to jest taka rzecz, która mi pierwsza przychodzi na myśl. Nie pytanie, jakie wartości są potrzebne według ciebie do bycia dobrym trenerem? I dlaczego Wojtek Szymanek jest dobrym trenerem? A czy jest dobrym, to się dopiero okaże. Jakie wartości? Teraz tak z perspektywy czasu na pewno bardzo dużą wartością jest umiejętność dobierania sobie współpracowników. Czyli ludzi, którzy tworzą razem z tobą sztab trenerski,
osoba, która chce być trenerem, która do tego dąży, już powinna zacząć budować sobie sztab ludzi już dużo wcześniej, tak, żeby potem mieć swoich zaufanych ludzi, na których może liczyć. Gdziekolwiek nie będzie, to wie, że ci ludzie pójdą razem z nią i ma u nich wsparcie. I na pewno też bardzo, bardzo ważną rzeczą jest umiejętność rozmowy, tak, z zawodnikami. Rozmowy ze wszystkimi, tak, czy to też i z fizjoterapeutą, z magazynierem, tak. No, trener musi sprawić to, żeby wszyscy czuli się potrzebni, tak, i to jest taka bardzo ważna umiejętność, uważam. Mało. Co jeszcze poza tym? Ja według mnie, ci powiem, co oczekuję od dobrego trenera. Ki to jest umieć dobierać najlepsze ludzi. Nie tylko staw, ale przede wszystkim i też zawodnicy. Rozwijać ja na wyższym poziomie niż oni. Ale też zwolnić ja, jeżeli nie są na poziomie taktycznym, technicznym, mentalnościowym. Ale też otwierać takie dobre atmosfera, że ludzie zaufają swoim trenerom, ja jako zawodnik albo staw, co czuję, że chcesz dobrze dla mnie, chcesz mnie rozwijać, chcesz mnie wspierać. Czasami to jest trudne, że trzeba umieć podejmować bardzo trudne decyzje. Bo może być zawodnicy dużo dał, gra bardzo dobrze, ale już nie jest na poziomie za stare i trener umie powiedzieć, bo teraz nie grasz albo skończysz. No jasne, no to jest dużo bardzo rzeczy, no to już wchodzisz w takie szczegóły, tak? Znaczy, każdy ma swoje sposoby, każdy ma swoje sposoby, każdy uważa, że coś innego jest ważne, tak? A ja dla mnie, no, dobry trener to jest ten, że osiągnie sukces długoterminowy. Nie tylko rok, nie ten, że przyjedzie w wrześniu, ma zespół gotowy, na koniec roku wygra. To jest ten, że już dzisiaj buduje zespół na kolejny rok. Już wie, jakie pozycje na boisku brakuje nas. Więc i zarządza dzisiaj, przygotuje trening dzisiaj, przygotuje mecz jutro, ale już patrzy do przodu i potrafi tak wybierać najlepsze, więc i bardzo dużo psychologia, potrafi motywować każdy, ten, że nie gra jutro, więc to jest moje pytanie. To dokładnie, to co powiedziałem, że sprawić tak, żeby wszyscy czuli się potrzebni i to nie tylko, znaczy to oczywiście piłkarze są sercem drużyny, ale też bardzo dużo ludzi pracuje dookoła. Dookoła drużyny. Jeżeli oni są zadowoleni, tak, no to pracują dobrze i sprawiają atmosferę, że piłkarze też są zadowoleni. To jest bardzo więc ważne. Że każdy się czuje potrzebny, więc jak zrobisz, że jest piłkarzy, w ogóle nie gra. Mamy kilka dzisiaj w Polonii. Marcin Cimczak, że był podstawowy, kluczowy zawodnik rok temu, dzisiaj nie gra. Jeżeli masz takich zawodników, że nie gra. Więc nie się czuje potrzebnie, bo nie gra. Jest hierarchia w drużynie, tak? I tam ta hierarchia też tworzy się na podstawie treningów i meczów, tak? Więc jest rywalizacja i też zawodnicy widzą, kto jak wygląda, że ten na dzień dzisiejszy zawodnik, który gra na mojej pozycji, wygląda lepiej, więc ja pracuję, trenuję, tak? I czekam na swoją szansę. A jeżeli nie się pojawia ten szansę, jak się... Zawsze się pojawia. Nigdy nie jest tak, że drużyna zaczyna i kończy sezon w tym samym składzie. Ale każdy w drużynie mamy 23 zawodników. Wiemy, że kilka będą bardzo mało grać ten rok. Nie można planować, bo nagle okazuje się, że zawodnik... Ktoś ma kontuzję, albo nagle się okazuje, że zawodnik, na którego uważali, że będzie rezerwowym, ma wyższą formę i wygląda bardzo dobrze. No i żaden trener nie będzie strzelał sobie w stopę, że takiego zawodnika nie będzie wystawiał do gry. To tak naprawdę zawodnicy bardzo często sami decydują o tym, czy grają, czy nie. Jeżeli zawodnik na dzień dzisiejszy jest rezerwowym, ale pozytywnie reaguje, czyli mocno trenuje, tak, daje pozytywny sygnał, że jest gotowy do gry, dostaje szansę i tą szansę wykorzystuje, no to potem trener ma taki pozytywny ból głowy. Trener rozmawia z nimi, tak, zawodnicy to czują też, że na dzień dzisiejszy musi pracować, bo jest zmiennikiem. Ale to zawodnicy sami muszą dawać pozytywne sygnały. Nie obrażać się, nie załamywać, tak? Nie rezygnować, tylko cały czas trenować na wysokim, dużym poziomie. Największe sukcesy osiągają zawodnicy nie, którzy są super utalentowani, tylko zawodnicy, którzy mają średni talent, ale bardzo ciężko pracują i powoli wspinają się do góry.
I na przestrzeni... A ty mówisz o wyjątkach, ale na przestrzeni wielu lat też to jest spostrzeżenie trenerów grup młodzieżowych na najwyższym poziomie w Polsce, że właśnie sukcesy osiągają zawodnicy nie najbardziej utalentowani, ale ci zawodnicy, którzy pracują najbardziej, tak? Robią swoje. Dla mnie największa wartość trenera i menadżera firmy to jest umiejętność rozwijać swoich ludzi, identyfikować to, się, i to jest misja naszej firmy, nawet, identyfikować i rozwijać najlepszych. I trener to jest ten, że bierze zawodnika, wiesz, wyższy niż on był na porządku, ale też umie decydować, ten nie gra, bo właśnie nie ma mentalność, nie ma determinacja. Jakie masz słabości jako trener? Jakie są twoje wady jako trener? Ja wady jako trener? Kurczę, mnóstwo. Nie zapisałem sobie na kartce. No to trzeba zapytać zawodników. To jest, zobaczcie, jesteś dojrzany menadżer, że znasz swoje wady. Ja wiesz co, czy wady, no nie wiem, może za krótko pracuję jeszcze. Na pewno uczę się cały czas, poznaję zawiłości przygotowania fizycznego. To jest, uważam, z mojej strony duża rola, gdzie mogę się poprawić. Uczę się rozwiązań taktycznych, tak. A czy wady? No, muszę chyba jeszcze poczekać. No na pewno brak doświadczenia, tak? Że z każdym meczem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem czuję się dojrzalszy, tak? Jako trener. A twoja największa porażka jako trener na razie? Jako asystent albo... Nie pamiętam, nie chcę. Wymazuję porażki z pamięci. Żyję nowym dniem. Uważam, to jest wielki błąd. Ja ci powiem dlaczego. Dla wszystkich widzów. Oczywiście można wyciągać wnioski, ale ja nie chcę myśleć o porażkach. To jest. Masz wady, nie słuchasz. Przerwasz. No widzisz, ty już wiesz, jakie mam wady. Tak, no to jest kij, słuchacz, umie słuchać. Porażka to są najlepsze szkolenie w życiu. Każdy nas porażka. To jest bardzo dobrze mieć porażka. Ja bardzo się cieszę, że spadałeś druga do trzecia liga, bo dla mnie to jest super lekcja. Ja wiem, że jestem dzisiaj dużo silniejszy, dużo mądrzejszy. Więc ja lubię ludzi, że mam porażkę w życiu. Potem są dwie wirowanie do porażka. Ten, a miałem porażkę, jest wina innej. Nie moja wina. Wina ten, ten. I nic nie się uczą i postarzą. Albo sądzę, że każdy ma porażkę. Ja mam dużo porażkę w życiu. I po porażkach się zastanawiasz, co robisz złe, co mogę zrobić lepsze. I po ten porażkę jesteś 100 razy silniejszy. Wymieniłeś, tak, spadek Polonii z drugiej do trzeciej ligi, tak, bo wtedy prowadziłem zespół i to na pewno nie było przyjemne i to była porażka, ale ja, tak jak ci powiedziałem, to jest normalne, że po porażkach wyciągasz wnioski, ale ja nie chcę pamiętać, nie chcę rozpamiętywać. Ja to myślę, już jest za mną, jestem mądrzejszy o te doświadczenia, wiem, co było złe. Tyle, to tak, to nie jest złe porażka, to jest bardzo dobre. Ja pamiętam, ja jadłem ciągle do przodu i zawsze mnie interesuje, co będzie jutro. Właśnie, ja zapomniałem o mój sukces, ten mam kilka, trudno. Ale porażka ciekawe pamiętam i się staram, żeby nie postarzać, więc się cieszę, że miałem dużo porażka, więc ci polecam, żeby pamiętać, to jest ważne, że kibic myślą, że to był twoja wina, chyba ten spadek druga do trzecia liga, bo ty byłeś trenerem, ale tylko ostatnie mecz sezony, ty nie budowałeś team i ty zostałeś już zespół, bardzo złe sytuacja, kiedy Igor Kołaseski rezygnował ogólnie, nie potrafił uratować. Ale kiedy byłeś trenerem, już chyba team był w bardzo złej sytuacji, tak? Nie do końca tylko twoja porażka. Potem to jest bardzo ciekawe, kiedy awansować trzecia do druga, dużo sukces. Nie wiem, czy można się uczyć coś. Spada druga do trzecia, porażka. Na pewno to jest ogromne szkolenie. Ja nie biłem. Słyszałem złą atmosferę w szatnie, słyszałem, nie wiem, co brakowało. Bardzo głęboko analizować małe detale, co robiłyśmy złe, żeby się starać nie powtarzać tego. Ale trzeba, porażka na pewno, nie myślisz, a wina, sędzio. Nie, trzeba, zawsze myślisz, to nas robiliśmy złe. Pierwszy dzień usłyszy. Pierwszej połowie siedziałem w trybunach, tam drugiej połowie siedziałem tam kibic i już mnóstwo kibic mówi, kiedy zmienisz trener, więc mój pierwszy dzień w Polonii. Już ja mam dosyć tego, mi zmęczy i widzę na social media, nie wiem czy czytasz, Facebook nie czytasz, bo są ogólnie, kiedy wygramy to super, brawo, ale kiedy przegramy to jest mnóstwo komentarz, trzeba zwolnić trener, więc jak reagujesz na to? Nie czytam, tak, no bo to nie są kibice jako wszyscy, tylko jest pewna grupka, tak jak powiedziałeś, jest porażka, to są, kibice mają trzy drogi, albo obwiniają zarząd, albo obwiniają trenera, albo obwiniają zawodników. I teraz kibice sobie decydują,
część, powiedzmy ci, którzy udzielają się, tak? Kto jest ten zły? Za okresu tak jak panowania Wojciechowskiego, prezes był często zły, tak? Zmieniał trenerów i nie trener, nie zawodnicy, tylko prezes. W ogóle ja się dziwię, że ktoś poświęca swój czas, żeby nie krytykować, bo bardzo często ta krytyka zamienia się w obrażanie, tak? A to jest już dla mnie brak szacunku. To nie jest rozmowa na argumenty, bo ludzie, to którzy... Ludzie, którzy piszą tak naprawdę te wszystkie rzeczy i wylewają swoją złość i frustrację. Uważam, że bardzo często to są ludzie sfrustrowani, którym nie wychodzi w życiu i tu mogą się wyżyć. To jest emocja. Też on, wiesz, kiedy twój zespół przegra, ale wytłumacz mi emocje, tak? Drużyna wygrywa, jest powiedzmy 7 komentarzy, drużyna wygrywa przekonująco, w dobrym stylu. Drużyna przegrywa, jeszcze nie ma końca meczu. Już jest 50 komentarzy. Nieprawda, tego nieprawda. A ja się z tym spotkam i tak jest. Nieprawda, są większe komentarze, kiedy wygramy. Ale kiedy przegramy, wolę nie czytać, bo czytam na razie, ale mówię... Mi jest szkoda tych ludzi. Tak do ciebie, na razie nie do mnie. Ja od dawna noszę krytyki, uważam, mamy tak samo, jako trener, prezes, trzeba mieć twardy w kurę, to jest mega ciężkie dostać krytyki. Ja trzeba być nad... Ale krytyka się z tą zgadza, nie ma osoba, problemu. No, ja nie mam problem krytyki. Rzeczową krytykę. Ja wolałbym, że mi krytykują niż twoje. Brać całą odpowiedzialność. Sukces dla ciebie, tak powinna to robić manager nawet. Bardzo często jest takie powiedzenie, że wygrywamy my, a przegrywacie, czyli wy przegrywacie, tak? Ja nie, to oni są źli. Dla mnie kibic to jest taki, który wspiera drużynę i na dobre, i na złe. Może oczywiście krytykować, może mówić swoje zdanie, ale nie powinien obrażać, powinien szanować ludzi, czy to trenera, czy zawodników. Tak? Ja uważam, że to, co się dzieje w internecie, tak, no to się bardzo często przeradza w obrażanie ludzi. I ja tego nie mogę zrozumieć i to mnie denerwuje, tak? Bo nikt nie wie, ile wysiłku i co człowiek poświęcił, żeby być w danym miejscu, tak? A bardzo łatwo jest napisać... Ja akceptuję freedom, wolności, każdy ma prawo krytykować. Ale dobrze, nie obrażasz. To jest pasja, to ja emocja, normalnie, że krytykują. Ale ja uważam, że krytyka uważam bardzo często zamienia się w obrażanie, tak? I to jest już... Jak ja mogę krytykować piłkarzy też, robię dla piłkarza też, bo ja generalnie, co nie lubię, to jest krytyka za plecy ludzi. Chyba jest, mam problem z tobą, ci powiem, oczy dla oczy zaraz. Czy starasz konstruktywny, takie, żeby osoba chce się poprawić, ale krytyka to nie jest złe krytykować. Ja nie uważam, że ta krytyka jest zła. Tylko ja mówię, że dużo krytyk od ciebie do mnie też. Krytyka wszystko, co robię, złe. Bardzo często... I ty będziesz dostał dużo krytyki od mnie zawsze też. Nie ma problemu, tylko że tak jakby ty jesteś związany z klubem, wiesz, co się dzieje w drużynie, pilotujesz wszystko, okej? Okay? A ludzie wypowiadają się na temat sportu, na temat drużyny, będąc przez 1,5 godziny w tygodniu na... To nie mają prawo krytykować? Mają, ale nie obrażać. Można powiedzieć, że okej, okay, trener źle ustawił drużynę, źle przygotował. Mają pisać, trzeba zwolnić trenera. Nie mają pójść decyzyjnie. A to nie ma ja problemu. Ja decyduję i nie chcę zwolnić trenera. I ja powiem kibic, żeby się zmęczą pisać. Trener jest na pewno do końca sezona i 99% szczęścia, jeżeli skończymy grupę awansu, będzie nasz trener kolejny rok. No 1%, jeżeli trener mnie zdenerwuje i już nie mam zaufania do niego, bo nie będziemy pracować dalej razem. Ale target to jest grupa awansu, mam nadzieję, że realizujesz i target to jest awans. Greg, tak jak jeszcze wracając, ogromna krytyka była już przecież po sparingach, po meczach przed sezonem, gdzie my testowaliśmy osoby młode i młodzieżowców, jechaliśmy na mecz z silnym rywalem, tak, na przykład z Wisłą Puławy, jechaliśmy na 20, było 12 młodzieżowców, z czego 8 było, pierwszy raz miał styczność z seniorami. Fabon, każdy ma prawo krytykować. To fakt, że trzeba nie obrażać, ale są emocje. Ale to bardzo ciekawe, tak przegramy, kibic jest denerwowany, kibic dobrze, że jest kibic. Bardzo dobrze, to jest wszystko dla kibic. Dokładnie. Ale się zgadzam, że jest dobry kibic, wspiera klub i tak dalej. Jest zły kibic, nie kupi bilet, nie przyjedzie na mecz, nie fiancuje klub i non-stop krytykuje na social media. I mnie, i ty, i wszystkie. Bo ten mamy go w dupie. ale ten dobry kibic wspiera klub.
jedzie na mecz, kupi koszula, bon, ma prawo krytykować mnie, ty zawodnicy. Oczywiście, normalnie, kiedy przegramy, normalnie, że ma cały jego weekend zepsuty, ja też, i ty też chyba ma prawo być zły. Jak relacja z sport director? Piotr Koszorowski, Koszor, zadowolony, dobrze zatrudniony? Tak, oczywiście, rozmawiamy codziennie ze sobą, mamy swoje role do spełnienia. Czy był konflikty u zawodników? Że Piotr czał kogoś, że nie czałeś, ale... Znaczy, konflikty to za duże słowo, bardziej były takie... Enfin, zdrowy... Rozmowy konstruktywne, to się tak nazywa. Mieliśmy podobne zdanie. Ja wiem, że tak, od Fiszkiego ogólnie, od jak się prowadzi trening, nie, to już na tematy sportowe to już ja tutaj swoje zdanie... Ty znaczy, decydujesz. Tak, ja słucham, ale tak, dokładnie, ja decyduję, to tak jak powiedziałeś wcześniej, mam odpowiedzialność. Ale konstruktywne rozmowy są regularne. Tak, oczywiście, rozmawiamy z Piotrkiem często, tak jak bardzo często jest, po meczu wygranym, tak, okej, okay, wszystko fajnie, może nie wszystko, ale większość rzeczy tak, fajnie funkcjonuje, ale są też momenty, gdzie nie wygrywamy i wtedy jest mocna wymiana zdań. Dobry team jesteś ty? Tak, ja uważam, że mamy dobrą drużynę, która poznaje siebie już coraz lepiej. Chłopaki funkcjonują, tak, jest dobra atmosfera w zespole i tak, uważam, że mamy mocną drużynę. Okej, więc o drużynie teraz, mocne drużynie, gdzie myślisz, że jesteśmy najmocniejsi, gdzie są nasze słabości jako w drużynie dzisiaj? Najmocniejsi, na pewno mamy jakość, mamy poczynając od bramkarza, tak, i łącznie ja z zawodnikami. Ja mam wątpliwości, ja ci powiem. Na przykład winger, mamy tu wingerzy. Daniel Smuga, Wiktor, Kamil Słoma, Tomek Andrzejewski, nawet Patryk mogą grać winger. Nie widzę takie topowe winger, wiesz, dużo dribbling, super asysty, bardzo zagrożony, że naprzeciw Mika to jest strach. Takie, ja wiesz, uważam, że w ostatnich meczach Daniel Smuga tak zaczął grać, bo zaczął strzelać bramki, zaczął wygrywać pojedynki, zaczął robić to, czego od niego wymaga. I to, co umie, tak? Bo nie możemy wymagać od ludzi, którzy czegoś nie potrafią, że to zrobią. A Daniel jest takim zawodnikiem, że potrafi dużo dać drużynie. I w ostatnich meczach uważam, że grał bardzo dobrze. Oczywiście nie ustrzegł się błędów, ale zaczyna dobrze funkcjonować. No a żeby funkcjonować dobrze, potrzeba jest cały czas dobrego treningu. To jest ważne, żeby zawodnicy zrozumieli, że codziennie trzeba mocno pracować, tak? I to nie jeden tydzień, nie dwa, nie trzy, nie miesiąc, nie dwa miesiące, tylko trzeba pracować pół roku, rok na wysokim poziomie i będzie wtedy widać ogromną różnicę. A jeżeli jest tak dobry poziom, się zgadzam. Wydaje mi się, jest bardzo dobry jakość piłkarzy. Może słabość to jest rezerwowe, jeżeli jeden łapie kontuzja, na przykład Milfin, Mosiejko, Łukasz Piątek, topowy. Ale mamy też, mamy. Właśnie o to chodzi, że też mamy. Tak, wymieniany wcześniej Marcin Szymczak, który był mocnym punktem w zeszłym sezonie i tak samo teraz pełni na dzień dzisiejszy rolę zmiennika. Jeżeli mamy tak dobre drużyny, dlaczego nie jesteśmy pierwsi w tabeli? To jest kompletnie nowa drużyna, tak? Bo wymieniliśmy 15 zawodników w czerwcu, więc ci zawodnicy muszą się poznać na boisku, poza boiskiem. To jest taka chemia między zawodnikami, tak? Bo trener może im nakreślić wszystkie na świecie możliwe rozwiązania taktyczne, ale to zawodnicy też muszą się poznać i muszą poczuć się ze sobą, jak grać, tak? Jest jeżeli mamy czas. Tak dobre w drużynie, dlaczego remis ostatnie dwie mecze? W dwóch ostatnich meczach Jagiellona. Skuteczność. Gramy 11 kontra 10. Skuteczność, tak? Bo i w meczu z Ruchem Wysokie Mazowieckie mieliśmy na 2, na 3-0. Mieliśmy idealne sytuacje sam na sam. Pan dostał się 3 bramki. Tak, ale ja tutaj zacznę od ataku. Z kolei, że mieliśmy 1-0 w pierwszej minucie, potem mieliśmy bardzo dobre sytuacje i nie podwyższyliśmy wyniku. Z ruchem, 3 gole to pokaże słabość ogólnie. Ja uważam, że my straciliśmy jedną bramkę. Oni strzelili nam jedną bramkę, strzeliliśmy sobie samobuja, to była druga. To jest wąt, tak? I trzecia bramka, to uważam tutaj, nie lubisz tego, ale no, nie mogę inaczej powiedzieć, to jest duża zasługa sędziego, gdzie
gdzie zawodnicy drużyny przeciwnej myśleli, że jest rzut wolny. Brali piłkę, żeby ustawiać rzut wolny, a sędzia wskazał na karny. Ale to wszystko się rodzi z tego, że my nie strzelamy kolejnych bramek, czyli brak skuteczności. Tak samo było i z Jagiellonią. Mimo, że grałyśmy 11 kontra 10, drugie połowy to był trochę chaotyczny. Nie był ładny kontrolę gry, mało okazja, czyli byliśmy jeden gol w karnie, ale nie dominowałyśmy druga połowa, mimo że mieliśmy przewagi jeden. Ja uważam, że dominowaliśmy, że prowadziliśmy grę. Tylko, że oni się obroni, oni autobus do cibu. I to jest trudne. Co zrobić, by pokonać 10 zawodników stojących u siebie na połowie, ale zaczynając od początku tego meczu, mieliśmy dwie dogodne sytuacje. Pierwsze 10 minut. Dobrze grałyśmy. I też rozmawiam z zawodnikami na ten temat, że to jest duża moc, że wykorzystujemy sytuację, bo w każdym meczu stwarzamy sobie dużo sytuacji, tak? Byłby problem, gdybyśmy nie stwarzali sobie sytuacji. Tak jak było w drugiej połowie w meczu z Jagiellonią. To prawda, tak. Nie stworzyliśmy sobie sytuacji dogodnych. Ale my w każdym meczu stwarzamy dużo sobie sytuacji. I jak graliśmy z Radomskiem, czy graliśmy z Bronią Radom, wykorzystaliśmy większość sytuacji i od razu gra wyglądała inaczej i wynik był zupełnie inny. Gdzie się zgadzamy? Tu jest skuteczność. Ja uważam, że w dwóch ostatnich meczach zawiodła nas skuteczność. No Jagiellonia na porządku miał jeszcze dwie bardzo silne, tam to był Andrzejewski chyba i Mariusz Wiebrzowski. Trzeba też wspomnieć, że Jagiellonia miała przełożony mecz ligowy swój, więc grało tylko 5 czy 6 zawodników, którzy albo regularnie grali w Ekstraklasie, albo jedziemy dalej. Będą. Się zgadzam, mamy dobre piłkarze, dobry team. Wygląda fajna atmosfera. Cały trener. Nie jestem codziennie, ale wygląda, że atmosfera jest dobra między piłkarzami, pozytywna, tak. Nie ma trochę konfliktu, bo to jest kluczowe do sukcesu tam. Fajna atmosfera. Więc tak, dlaczego nie jesteśmy pierwsi w tabeli, jeżeli mamy tak spalniany zespół? Trener słaby? Tak, to jest bardzo ważne. Tak jak też powiedziałem wcześniej, że to wymaga trochę czasu, tak, żeby zawodnicy się zgrali i lepiej zaczęli się rozumieć na boisku. Myślisz, że mamy szansę na awans do druga liga? Ja myślę, że mamy szansę, oczywiście. To byłby ogromny sukces. Najważniejsze jest to, żeby byłbyś moja gwiazda. Żeby być na pierwszym miejscu w czerwcu, a nie teraz. Tak, to jest bardzo ważne. A tak naprawdę taka, że tak powiem kolokwialnie, zabawa zacznie się w momencie podziału na grupy, czyli ta, która walczy o awans i druga grupa, która będzie walczyła o utrzymanie, więc wtedy... Nie za daleko od pierwszej... Dokładnie, ale też na pocieszenie twoje powiem, że była taka sytuacja w sezonie, gdy awansowaliśmy 2015-2016, gdzie po pierwszym meczu rundy rewanżowej na wiosnę mieliśmy 12 punktów strat do Sokoła Aleksandrów Łódzki. I mecz przed końcem sezonu już świętowaliśmy nie awans, bo to jeszcze baraż, był tak. Baraż. Tak. Trzymam kciuki, to był ogromny sukces. A jak organizujesz między techniczny, taktyczny, fizyczny? Mentalność, używasz wideo, żeby pokazać tak, mecze. Dokładnie. No mamy po meczach omawiamy dobre i złe zagrania z poprzedniego meczu. Gdzie pokażesz ten wideo? Na dół, tam blisko szatni? Nie, mamy salę konferencyjną. I tam mamy rzutnik i omawiamy mecze. Ja bardziej najczęściej skupiam się przy całej drużynie na pozytywnych aspektach, tak? To, co nam wychodziło, to, co trenowaliśmy, to, co funkcjonowało, a wiele rzeczy, błędów wolę omawiać indywidualnie z zawodnikami, tak? Jeżeli chodzi o błędy drużynowe, taktyczne pokazujemy to na forum, ale bardzo często też i indywidualne błędy omawiamy sam na sam z zawodnikami. Jako prezes SI ja zrobię mi odwrotnie. Ja mało czasu spędzasz na sukces, dużo większy na porażkę. I czy indywidualnie, czy grupowe, co robiłyśmy złe. I zawsze każde moje spotkanie to jest dużo większy fokus na co jest do poprawy ogólnie. Pokazuję dobre momenty
drużynie, żeby widzieli, uświadomili sobie i wierzyli, że to, co trenujemy, przynosi efekt, bo dokładnie w wielu elementach jest tak, że te akcje, które ćwiczymy, przynoszą nam korzyści na boisku i to jest bardzo, bardzo fajne, uważam, i dla drużyny, i dla trenera, że trening przenosimy na mecz. To jest bardzo ważne, tak? Bo to jest takie stare zresztą powiedzenie, że ty tak grasz, jak trenujesz, tak? Ja wolę się skupić też na pozytywach, tak? Bo ja też zawodnicy na SI i działa. Ja zawodnicy różnie odbierają krytykę. To jest ogromny sukces. Firma na razie od zera do 4,5 tysiąca osób, do prawie miliard złotych. A ja od porządku, ja nie jestem nigdy zadowolony do końca. Ja każdy ludzie patrzą ze mną, mogą ci powiedzieć, to jest początek, ale ja dużo bardziej się fokusuję, co jest do poprawy, non-stop, analizować, tak, co robimy ale... złe i non-stop myślić, to, wiesz, i tylko, dużo większy fokus na to. Tylko, że to jest wtedy, oczywiście, no my nie siedzimy, nie palimy cygara i że super, wyszła nam jedna akcja, no to nie o to chodzi, tylko o to chodzi, że też różni zawodnicy reagują przy grupie na krytykę i na różne uwagi. A zresztą chyba sam wiesz, że rozmowa w cztery oczy z osobami, to ludzie zachowują się zupełnie inaczej, można inaczej. Sam wiem, ale bon, ja trudno, ja nie mam problemu. Ja zawsze powiem, co mi się transparentnie i się zdarza, że mogę, no, czy muszę uważać na przykład wobec ciebie, nie krytykować ciebie wobec twoje podwładne, to znaczy zawodników tutaj uważać, ale krytykować ciebie przed Piotr, jesteśmy dwóch. Jesteście równolegli, nie jesteś szefem Piotr, Piotr nie jest twój szef. I mocno być zły dla ciebie, nie miałbym problemu, enfin, powiedzieć, co myślę. I ty też możesz mnie krytykować. Ale ty jesteś wtedy już w mniejszej grupie, tak? To już są trzy osoby. Albo przed 10, wiesz, więc... to trzeba uważać. Ludzie, że patrzą ze mną, mówią, że jestem brutalny i krytykują łatwo to, co wydarzyło się złe, tak? To nie, no tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że my jesteśmy szczęśliwi i po jednej akcji. Często pokażesz wideo się... 20 minut. Możesz albo 5 minut sukces, 15 minut do poprawy, albo odwrotnie. To ja odwrotnie. Ja 15 minut pokazuję to, co było dobre, a 5 minut to, co było złe. Więc na pewno robiłbym inaczej ja. Minuta, dwie dobrze, a 8 minut to do poprawy na następny mecz. Wolę utrwalać dobre rzeczy, żeby zawodnicy zapamiętywali dobre rzeczy, tak? Nie trzeba chwalić i świętować sukces, to jest i kiedy wygramy, nie wiem, 4-0, 4-1, tam muszę przyjrzeć. Ale to właśnie to jest ta sztuka, żeby po takim wyniku i bardzo dobrym meczu też nie popaść w euforię, no bo nie można popadać w euforię po wygranych i załamanym po porażkach, tak? Tak, tak. No chętnie zaproś mnie raz na feedbacki po meczu i idę jako sprawdzić. Ja myślę zawsze od ryzyk w SI, Polonii, co się dzieje, jeżeli nie potrafię finansować dalej klub, albo... Znaczy, wiesz co, ja nie chcę przywoływać tych złych rzeczy, bo jeżeli o czymś myślisz, to się może wydarzyć. To podobno tak działa. Więc ja nie chcę... Ja nie chcę wyobrażać sobie negatywnych sytuacji, bo będę je ściągał, tak? Patrzcie, ja tak działam kompletnie inaczej. To ja działam od... Ja zawsze myślałem o ryzyku. Na przykład byłbym trenerem, zawsze analizowałem ryzyk, jak przeciwnik może wygrać. To jak przeciwnik, tak, ale my mówimy o innym aspekcie. Co się dzieje, jeżeli ten zawodnik łapie kontuzję? Ale to Greg, to jesteśmy przygotowani. Co się dzieje, ryzyk? Ty dajesz wypowiedzenie, sam odejdziesz. Greg, na to jesteśmy przygotowani. To są zupełnie inne rzeczy. Tak? Trener mentalny bardzo często teraz... te zawodnicy zaczynają korzystać z treningu mentalnego, to jakbyś porozmawiał z trenerem mentalnym, który ma do czynienia z ludźmi sportu, to by w życiu ci nie powiedział, że trzeba myśleć o negatywnych rzeczach. Że co będzie, gdy ja się zrobi... Ja pracy, prezes, trener, to jest ogromna mentalność i psychologii. To ja w sporcie ja uważam, ciągle że... myślałem od ryzyk. FSI, Polonii, jako prezes Polonii, non-stop myślałem od to ryzyk. To ja w sporcie uważam, obszara. Że to jest... Ryzyk, następny mecz, ryzyk, nie awansujemy, ale... ryzyk, nie będziemy grupa do awansu, ryzyk, COVID się pojawia, zamykamy Fiszkiego. Ale FSI tak samo, ja non-stop, i to jest bardzo zdrowe. I to się przygotujesz na to. Każdy inaczej ma, ja to uważam... To nie jest, ci blokowałeś do działania, odwrotnie. To jest pozytywnie motywować do działania. Jak miałem też do czynienia z psychologami sportowymi, to dokładnie na tej samej zasadzie, co ja mówię, no, że nie przywołujmy negatywnych myśli, tak? Bo
to, co myślisz, to się może zdarzyć. Przyciągasz to do siebie. Mecz. Trenerzy mentalni co uczą, tak? Żeby zawodnik wyobrażał sobie, jak wchodzi na boisko. Żeby zawodnik wyobrażał sobie, jak strzeli bramkę. Żeby zawodnik wyobrażał sobie, jak da asystę. Żeby zawodnik wyobrażał sobie, co zrobi po strzeleniu bramki. Więc ja teraz zawodnik uważa, on na pewno, ki to jest być pewność siebie. To jest ki w sporcie, ale nie tylko w sporcie, w życiu. Masz karny, ale nie arogancki. Ostatnie minuta gry. Jedziesz, chcesz szybko strzelić, to strzelić. Jedziesz, widzisz telewizja, tysiące kibice i się boi, jeżeli nie strzelam karny, bo nie strzelasz. No właśnie. Więc trzeba być pewny siebie. Ale też uważam, to jest bardzo zdrowe, nasze zespół, jedzie, mówiłaś o Daniel Zmuga. Musi ryzyk, jeżeli Grzegorz Wodiga jest do przodu, op, ryzykowny kontra, ja muszę obronić go do tyłu, wiesz. Albo inny zawodnik ma wrócić. Pozytywnie myślisz, że wszędzie zagrożone, czy na boisko, czy w pracy, czy trener, czy prezes Chelsea, czy Polonii. Ale to jest, uważam, to jest błąd być super pozytywny. Zaraz czelam, czy bramka, czy asystę, nic nie może się zdarzać, jestem Bogiem i chodzę na... Nie, no ty już przesadzasz, tak? To jest przerysowane, ale ja nie chcę myśleć o rzeczach negatywnych. Co się zdarzy, gdy nie wiem, gdy będę zwolniony, gdy złamię nogę, gdy będę chory. No ja o tym nie myślę, no nie, bo... Nie, to prawda, że nie, myślałem, nie, może rozmawiamy o coś innego. Ja myślałem od ryzyk, wiesz, Polonii, co będzie, jeżeli nie potrafimy finansować klub dzięki bar, dzięki sponsorze, nie łapamy inni sponsorzy, jeżeli COVID zamyka stadion, już, wiesz, iść do przodu, co może się zdarzać, ale pozytywnie, nie blokować, jedziemy, co my wygramy. Nie, no to... Co się dzieje, jeżeli jutro jakiś zawodnik łapie mocno kontuzję. Ale to my jesteśmy na to przygotowani, Greg, dokładnie tak jak mówisz. Co się dzieje, gdy ten zawodnik będzie miał czwartą żółtą kartkę? To co się dzieje, jak zawodnik ma uraz? Mam nadzieję, że nie będziesz uwolniony, zależy tylko od ciebie. Mecz dobry, wiesz, no, dobry performance, dobre wyniki i fajny attitude ogólnie widać, fajny mentor, fajny leader na twoje piłkarze, dobry kontakt razem. Transparentne. Ostatnie może pytanie, jakie są twoje cele na ten rok i gdzie chciałbyś być za 5-10 lat? Cele na ten rok to na pewno znaleźć się w grupie, która walczy o awans. To jest główny cel na ten rok. Już nie ma dużo miesięcy do końca. Za 5 lub 10 lat. A to czy za 5 czy 10 to też o tym absolutnie nie chcę też, nie myślę o tym, bo COVID pokazał, że nie ma co myśleć za bardzo. Ale chciałbyś być trenerem Ekstraklasy Polonii? Greg, bo ja to chciałbym, jest mój cel. Chciałbym pracować... Ja nie chciałbym, ja chcę. I potrzebuję dobrego trenera, żeby osiągać ten cud. Przede wszystkim ja chcę żyć szczęśliwie. To, o czym wspomniałem na początku. Jeżeli będzie coś, co będzie sprawiało, że nie będę szczęśliwy, to będę to zmieniał. Tak? Na dzień dzisiejszy lubię to, co robię. Przynosi mi to, szczęście, tak? Satysfakcję, więc działam, robię to. A co będzie za 5, za 10 lat? No życie jest tak skomplikowane, kręte. Nie zajmuję się tym, tak? Chcę na ten moment, oczywiście, lekko wybiegając w przyszłość, ale chcę żyć tym, co jest tu i teraz, tak? Cieszyć się tym, co mam. Carpe diem. Jak najdłużej. Dziękuję. Czy masz jakiś dodatkowy komentarz lub pytanie? Do mnie, do kamery. Nie, chyba powiedzieliśmy dość dużo. Jak na wywiad pierwszy nasz. Więc bardzo dziękuję, Wojtek, na ten ja również wywiad. Za zaproszenie. I powodzenia na mecz jutro. Dzięki. Pionierski wywiad między prezesem a trenerem. I dziękuję kibicy, do zobaczenia.